Dotychczas największym problemem dla strażaków była wielkość remizy. Budynek był po prostu za mały. Sprawne przygotowanie się i wyjazd na akcję stanowiły nie lada problem. Lusterkami żeśmy zahaczali o drzwi. Tak, było ciasno. Sprzęt wszystek przybywało, z zakresu obowiązku przybywało nam, ale sprzętu i przybywał sprzęt, nie było miejsca. Gdzie ten sprzęt chować? 3 lata temu czara goryczy się przelała, choć strażacy powinni się cieszyć, bo otrzymali wtedy nowy wóz strażacki. Co z tego, skoro nie mieścił się on w garażu remizy? Prowizorycznie dobudowano do starego budynku boks garażowy. To jednak tylko tymczasowe rozwiązanie. 2 lata temu pojawiło się światełko w tunelu. Tym światełkiem była możliwość zdobycia dofinansowania do budowy nowej remizy. Ta spełniałaby wszystkie normy, a strażacy nie musieliby się już martwić o zahaczenie lusterkami o drzwi, magazynowanie sprzętu czy miejsce dla nowego dużego wozu. Udało się pozyskać pieniądze. Prace budowlane ruszyły w 2023 roku. Budowlańcy skończyli roboty w październiku tego roku. Nowy budynek wyposażony jest w ubikacje, prysznice, mamy specjalistyczne pralnice do prania ubrań specjalnych, mamy porządne pomieszczenie, zaplecze takie po prostu, gdzie możemy sobie zrobić jakąś kawę czy jakieś zebranie po prostu. Nie ma problemu z ogrzewaniem, jest pompa ciepła, która w tej chwili nikt się nie musi stresować tam jakimś węglem. Nowy budynek powstał w miejscu starego obiektu. Strażacy zostali więc tam, gdzie byli dotychczas. To jednak nie dla wszystkich jest dobrą wiadomością. Na miarę możliwości zaprojektowano to funkcjonalnie, jednak mimo wszystko remiza znajduje się na osiedlu i pewne niedogodnienia dla mieszkańców występują. No ale tego nie unikniemy. Taka była decyzja poprzedniej rady i włodarza. Mieszkańcy albo już się przyzwyczaili do obecności strażaków i głośnych syren w trakcie wyjazdu do akcji, albo będą musieli się do tego dalej przyzwyczajać. Tak czy inaczej, sami strażacy mają w końcu nową remizę, na którą czekali wiele lat. Budowa nowego obiektu kosztowała 3 400 000 złotych, z czego ponad 2,5 miliona stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.